Zapytam na początek może dość prowokująco, czy to skład na złoty medal? No, ciężko powiedzieć. Mamy na pewno fajną ekipę, mocną. Doszedł Martin, doszedł też Greg, więc dwóch moich kolegów dobrych z Tarnowa. Przy okazji Greg to mój idol, także będę fajnie, że znowu będę miał szansę z nim jeździć. No, mamy naprawdę dobry skład, mocnego juniora Pawła, też doszedł Norbert, więc Norberta znam od małego, że tak powiem. Gdzieś tam jeszcze, gdy nie miałem jeszcze licencji, więc no, wiem co Norbert potrafi i wiem o tym, że dużo, no, po prostu będzie go dużo stać, więc fajny skład. Jakie są twoje plany osobiste na ten najbliższy sezon? No, na pewno chciałbyś lepiej jeździć niż w tym minionym sezonie. Dokładnie, w tym roku też, w przyszłym roku będę miał też troszkę inaczej, bo nie będzie Anglii, będzie tylko Szwecja i Polska, także mniej tych meczy w Anglii i też będę na pewno częściej tutaj w Toruniu, więc to mnie też cieszy. Skupiam się na tych właśnie dwóch ligach, oczywiście na pierwszym miejscu jest Liga Polska, moje wyniki w tym roku były słabe, wiem o tym doskonale, dlatego podpisałem tylko dwa kontrakty, więc skupiam się na Polsce, na Szwecji, to będzie taki priorytet. I na sam koniec, jak Kacper Gomulski spędza święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok? Święto tak co roku w domu z rodzicami, z rodziną, więc tutaj się nic nie zmienia. Co do Sylwestra, to są jakieś plany gdzieś wyjechać w góry, ale zobaczymy, czy to wypali wszystko. Trzeba, że tak powiem, wszystko ustalić.